Witajcie z tej strony Filip HD. Witajcie już w 13 odcinku Minecraft z Filipem. No tak, dzisiaj. Chcę wam pokazać biedronkę, chociaż nie zdążyłem jej dopiero zacząć. Przepraszam was bardzo. Potem pójdziemy do Netherru. No i właśnie. Potem pójdziemy do Endu. Zaplanowałem. Dobra, strój. Dobra, jest mój pancerz. Biorę. Buty oczywiście straciłem. Tak. I miecz. Ładnie wyglądam? Ładnie. Dobra. Chcę wam pokazać biedronkę. Dobra. Myślałem, że tą stronę biedronka, co? Tamtą jest. Kierunki mi się mylą. A, gdzie miał smycz, szukałem. Dobra. Chcę wam pokazać biedronkę, właśnie jeszcze raz wam pokażę, a potem może poza odcinkiem zbudujemy to. Dzisiaj nie będziemy budować, ponieważ musimy iść do Netherru. Dobra. Ale lagi. No i musimy pójść właśnie do Netherru, a potem do Endu pokonać smoka. Właśnie przyszykowałem sobie. A, właśnie, kreatury sobie przyszykuję. Dobra, tu jest właśnie biedronka. A tutaj sobie zarobiło się stado krówek, świnek. Nie wiem dlaczego się tu zarobiło. No, mogę wejść? Nie mogę, to wstępy. Trudno. Dobra. Czekaj. No właśnie. Może ci odcinek będzie trochę długi, więc trochę pobudujemy. Nie, to mianowicie tak. Ale dzikie moje płacze. Głośniczka! Strasznie wrzeszczy ta Hania. Właśnie mam córeczkę Hanie. Już się urodziła w sierpniu. Tu będą niby półki. No. Tam to wkładać nie będę do skrzynek. Żeby nie marnować czasu. Dobra. Inni lubią. Biedronka to lubiany sklep przez wszystkich, co? Codziennie niskie ceny. O, mój tata właśnie wszedł. Proszę, bo wróci. Dobra. Właściwie to ja lubię supermarkety takie jak Carrefour, Kaufland, Real, Tesco. Chciałem pójść do Auchana. No też Biedronkę lubię i jeszcze lubię Piotr i Paweł i Balmy chciałem być. No cóż, a moi rodzice lubią Biedronkę jak wszyscy. Ale dla według mnie to mały wybór. Same badziewie. Też próbuję poszukać dobrych rzeczy. A poza tym tematem o supermarketach, który lubię, to właśnie jeszcze chcę powiedzieć, że lubię Torpan. No i taki sklep, który jest mega duży wybór, dużo kas. Fajnie jest, jak są tu, jest dużo kas. No gdzie ten ekwipunek? Dobra. Tu coś będzie. Tu też. Właśnie w Tomaszowie Mazowieckim miała być galeria Mazowia, ale zmienił nazwę na Tomaszów. Oj, 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 myślę, że już nie będziemy więcej budować.
poszłam do sufitu, to będzie tak. Chociaż tyle żelaza nie uzbierałem, to powoduje w trybie kreatywnym. Dobra, tyle już będzie zbudowaliśmy na dzisiaj. No i myślę, że już się będziemy szykować. O, właśnie. Ja to może jeszcze... Zrobimy... tutaj przerwy będą. Muszą być już takie płotki. Dobra. No i co, idziemy już. No, Larusie. Przepraszam. No i trochę pobudowaliśmy. Teraz ruszamy do Netherrealmu. Mamy miecz, hełm, ubrak na klatę, ale lagi. Mamy też spodnie oraz buty. Pędź, koniku, pędź. Bat. Ała. Pędź, koniku. Widzicie, jak się zakłada smycz, to najpierw na zwierzę się smycz zakłada, a potem na... O, właśnie tam jest mostek, który tutaj zbudowałem, przegapiłem. I tu przedostaje się na drugą stronę, bo jak nie lubię konie tej wody, więc... Dobra, odprowadźmy go do stajni, a potem... No, zatrzymuje się i potem jedzie. Dobra, musimy jeszcze stworzyć sobie zapas jedzenia. Nie, no, widzicie, kurczaki. Włącz sobie na normalne. I nie zalecam, żeby brać normalny tryb. Chodzimy. Czekamy. Ała! O nie, has. Spadamy stąd. Dobrze, bo jest w sobie. Stawę koniec. Lagi straszne, niemiłosierne. Nie. A tu zbudowałem sobie strzałkę, taką w tą stronę, żeby było łatwiej dojść do domu. Chyba już wiem. O! Właśnie tutaj znalazłem twierdzę. I właśnie przypominam, że tych to są świnio-zombiaki. I one nie zrobią krzywdy, jeśli im nie zrobimy. Jeśli wyrządzimy chociaż raz krzywdę, to mogą rzucić się na mnie. A one zabierają dużo życia. I są... szybkie, mają złote miecze. O, trzeba też uważać na te czarne kostki. I tam są takie odrodzenia. O, właśnie, skąd tam się wziął ten wieśniak? No, Boże. Wieśniaku, cześć! O, rozbitek zgubiony. O, dobra, porozmawiam z nim, czekajcie. Co? Zgubiłeś się? Nie możesz wrócić? No dobrze, to mi niespodzianka. Trzeba tylko pójść tam, znaleźć tą strzałkę i wtedy tą, właśnie tam. I potem trzeba wrócić do Netherrealmu. Poradzisz sobie? Poradzisz, dobrze. Stój sobie tutaj.
I pewnie chyba jest jeszcze jeden wieśniak. Może to uda nam się znaleźć. Skoczymy. I skoczymy, mamy super buty, więc. O. Ale lagi. Dobra. Co tu jest za wejście? Ja cię nie mogę. O. Cześć, więźnicy. Jak tam? Skrzynia, ja cię przemiana zombie. Użyj zwoja, zamienisz się w zombie. O! Jejciu, szmaragd. Dobra, tą zbroję zostawię, bo mam na sobie. Dobra, przemiana w zombie to może. Nie. Zostawmy. Wezmę sobie szmaragd na szczęście. Tylko 7. Dobrze w piekle. O! Pokażę wam tu jeszcze. Mamy różne korytarze. Ej! Straszyłeś mnie! Stręciuchu. O! Tam jest lawa. Może przejdźmy na drugą stronę, ale nie puszczajmy shiftu. Chociaż czemu jest nacisk, bo jak na przykład trochę się obniża naciskam shift, to potem wyjdzie. Ała! A tam są skrzynie, właśnie zbierające z nich. A myślałem, żeby to tak. Oj, niedobrze. Co my tu mamy? Kolejna twierdza, tak? O! Kostki czarne. O, głodny jest. No, nie udało mi się. Kostki jasne i kostki czarne. O! Biją się! Obumieranie. Nie czaisz się żaden. Szkoda. Właśnie wpadły. Już wiem. Te czarne są odporne na ogień, a te jasne nie. Wyrwa. Jakiś wrota. Może zrobię sobie jakąś tabliczkę na cześć tutaj tej twierdzy. Jeju, nie cierpię tych gchastów. Dobra. Uwaga. Informacja do dotyczy bramy tej twierdzy. Mogła ona być, może być ona zamykana w godzinach. Szesnasta zero zero. 30. Tak jakby więzienie. O nie! Płomyki, dobra, zmieniam tryb. Jasny gwint.
Ogniki są bardzo dobre. Nie da się ich pokonać, o właśnie. Co tam gada? Ała! Ty kretynie. Czemuś mnie zabiło, co tu jest? Jeju, miecz! Ja cię! Wezmę sobie na szczęście. Dobra. Uwaga. Uciekać! No? Walczysz? Dobra, słuchajcie, będę musiał się zbierać, bo będę musiał kończyć ten odcinek. Zobaczę, ile zostało. 16 minut nagrywam, dobra. Powoli się będę już zbierał. O, ten biały piasek dusz, to znaczy ten żwir, tak jakby ten jasny. O nie, kolejne kostki. Ile tego dziadostwa? No chodź! Na 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 na. I po nich. Dobra, trochę węgla otrzymałem. Właśnie ten jeden wiśniak gdzieś zginął. No dobra. Świniaki nie gniewają się. A właśnie Madzie mówiła, przypomnę się, mówię na niej pigmeje. Dobra, raczej nie wolę nie przerywać. To będzie chyba długi odcinek. O! O, malutki! Właśnie. Zabijmy je. Właśnie widziałem szlam. Był naprawdę taki szlamy, są też takie na świecie, a tutaj są kostki i magnet. A teraz szykujemy się do endu. Gdzie dużo skarbów, co? Czekajcie. Nie będę czekał, nie będzie sens. Zostawiam te klocki. Zabawki zostawiam. Gdzie? O tutaj, tak. Miecz sobie tu zostawię. Żadnego zapasowego miecza nie mam. Dobra, tu mam. Tu ten szmaragd. Tutaj węgiel. Tutaj świństwa z potworów. O, głodny jestem. Dobra, szykuję strzały. Wezmę tylko jedną strzałę. Nie, przecież... A, mogę wziąć. To stąd wezmę tylko łuk. Ale nie będziemy go używać. Będziemy w trybie teraz kreatywnym. Dobra, szybko, zanim będzie już za późno. Właśnie tam widziałem, właśnie tam pewnie jakieś strażnicy weszli tam. Już zginęli szybko przez tego smoka, bo jak trafiają na smoka, to zostaną bombardowane. Biedronka.
A tam też. Dobra, schodzimy. Nie widać? Nie widać. Nie wybuchać. Uwaga na potwory. Może być tu pełno dziadostw. Dobra, strawnik kupił mój. I właśnie tutaj portal jest. Skaczemy? Dobra. Tylko uwaga. O, nie zrobiłem tutaj. Czas na kreatywny. O, ten odcinek będzie dosyć długi. Będziemy jeszcze podawać smoka. Dobra, zbuduję tutaj symbol. To będzie... Może to, kamień kresu. Żeby taki wysoki, żeby było go widać. Dobra, może być. I co, zaczynamy walkę, nie? No gdzie jest smok? Jest. Dobrze. Pokonany. Musimy właśnie... Te górnice to tutaj są. Ale to nie będzie łatwo. Smok. Tak jak ta czarna smoczyca. Ten czarny smok tego szereka. Ale to one też zabierają życie. Nie możemy zniszczyć. Nie ma znaczenia, żeby grać w kreatywę czy dostania. Jeju, co to za bloki? Jakieś dodatkowe. O, odcinek będzie bardzo długi, bardzo, bardzo długi. Ile tych klocków do zniszczenia, ludzie? Pięknie. Dobra, jeszcze tamten ostatni. Nie. Da teraz pokonać smoka. No. Smoku, ty potworze. Chodź tutaj. O. Znerwicowane. Lepszy była jakaś broń. Może uda mi się tym mieczem. Może zaczekam na niego. Dobrze, dobrze. O, ten miecz jest dobry. Ale tu też dobry. Nie, wracaj ty, potworze. Nie może być błędu. No, chodź. Ja cię
matki, wykończę zaraz. Dobrze w trybie kreatywnym, bo w trybie przetrwania będę musiał się męczyć to niezmiernie długo. No, smok. Właśnie przed chwilą planowałem, żeby pokonać smoka kiedy indziej, no. To niedorzeczne. Lepiej nie chować gdzie, żeby smok nie rozwalił, a potem rzeczy znikną. Na zewnątrz, na wierzchu. To będzie strata, ciężka strata, marna. No, jeszcze kawałek, a już będzie koniec z tobą. Jakie osiągnięcia zdobyłem? Muszę wytopić sztabkę, no dobra. Nie będę tym czepiał się. Osiągnięcia nie są ważne. Ważne są nasze przygody. Jakaś informacja się pojawiła. Dobra. No smoku. Wracaj! No nie no! Czekajcie, ile czasu minęło? 28. Będzie pół godziny. Właśnie, pół godziny. Wiedziałem, że to będzie długi odcinek. Hej, no! Właśnie tak. Osiągnięcia nie są ważne, ale ważne jest. Budowanie dobrych budowli. Madzia chyba też nie stosowała się do osiągnięć. Mogę tego zniszczyć po środku. O, właśnie można otrzymać też jajo za pokonanie. Nagrodzą mnie, jeśli pokonasz, to ta nagroda będzie moja. Niedobry smok. Właściwie Madzia, jak pokonała smoka, to zrobię tutaj tak równo, żeby pozieleniało, ale ja tak nie mogę, więc
Chyba ona ma jakąś nową wersję, czy co? Ja mam 1.7.2, po prostu nie mam żadnych modów. Trzeba to dużo czasu, jakieś tam instalacje, kopia, mówię. No! Już cię zaraz dopadnę! Nie żyjesz już. No, 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 jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Zrobię zdjęcie tylko. Dobra, brawo! Giń! Tak. No. Jeju, ile punktów, pieniądze! Postaram się nie zginąć. Jeju, za pokonanie smoka tyle! No, potem czeka nas... Zobaczcie, litera. No. Smocze jajo! Zasłużymy na nagrodę. Dobra, jakieś kilo. Może ten. Trochę pochodni. Dobra, zbuduję sobie. No i gdzie to jajo? Sorry! Gdzie to jajo? A, tu jest jajo. No, mogę już przełączyć na normalnie. Wezmę sobie jajo do domu. Chcę tu świecę. No i jajo jest moje. Dobra, nie ma tylko jak tu wejść. I zakończyć przygodę w endzie. I tu pojawią się napisy końcowe. I pojawią się w domu. Dobra. I co? To było na tyle, tak? Jeśli spodobał się wam ten odcinek, to polecam. Dawajcie mi subskrypcję i stawiajcie łapki w górę, nie? Dobra, smocze jajo, to może tu postawię. I co, może już nie chcę tego kilofu. Dziękuję za strzałę. I co? To było na tyle, jeśli się widzieliśmy. I co? Widzimy się już w kolejnym odcinku, tak? Tak więc trzymajcie się, no i cześć.